Tytuł kursu: Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł: Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń. Temat: Rozliczenie roczne. Panie Adamie, szef prosił mnie, żebym podzieliła Panu kilka podstawowych informacji na temat zeznania podatkowego rocznego. Jest to moja pierwsza praca, także chętnie dowiem się na temat wypełnienia wszystkich dokumentów. Proszę zerknąć, jak wygląda PIT 37. PIT 37 wypełniamy na podstawie otrzymanego PIT 11. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten dokument. W formularzu tym uwzględnia się przychód osiągnięty przez pracownika w danym roku, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz pobrane zaliczki. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Panu PIT 11 do końca lutego. A do kiedy powinienem złożyć PIT 37? I gdzie? Bo to też istotna sprawa. PIT 37 składa się do 30 kwietnia. Jeśli nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, to dokument ten należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca Pańskiego zamieszkania. Żona planuje założyć firmę. Czy w związku z tym będzie musiała złożyć PIT w innym miejscu? Wtedy żona składa ten PIT w Urzędzie Skarbowym według siedziby prowadzenia działalności. Ja przykładowo rozliczam się razem z mężem. Nie wiedziałem, że tak można. Wielu naszych pracowników korzysta z tej możliwości. Pracowałem tu kilka miesięcy na umowę zlecenie. Czy te dane też umieszczam w PIT 37? Tak, oczywiście. Proszę pamiętać również, że w ramach tego PIT-u może Pan odliczać sobie różne ulgi. Jakie ulgi? Ulgę prorodzinną i rehabilitacyjną. Żeby je odliczyć, należy do PIT 37 dołączyć załącznik PIT 0. O poszczególnych pozycjach w formularzach nie będę Panu mówiła, bo są zwykle czytelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę mnie szukać na pierwszym piętrze. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.